Na pewno zredukujemy w dużym stopniu biurokrację. Po pierwsze, upraszczając wiele procedur nadmiernie skomplikowanych. Po drugie, niektóre procedury niemalże likwidując. Na przykład zlikwidujemy mnóstwo koncesji, a te, które muszą zostać ze względu na prawo centralne, będziemy wydawać z automatu wszystkim podmiotom gospodarczym, które zadośćuczynią podstawowym formalnym wymaganiom. Na przykład, jeśli jest limit punktów sprzedaży alkoholu, podwyższymy go tak, żeby każdy, kto chce założyć sklepik, gdzie chce też sprzedać alkohol, czy założyć restaurację, będzie mógł to zrobić bez żadnego problemu. Chcemy też sprywatyzować mienie komunalne. W tym momencie miasto ma mnóstwo lokali komunalnych, które się marnują, są albo wynajmowane po nierynkowych cenach, albo siedzą puste, stoją odłogiem, bo urzędnikom nie zależy, żeby je dobrze sprzedać, bo oni dostają pensję, więc nie muszą się o to starać. I mnóstwo urzędników zajmuje się administrowaniem tymi lokalami. W związku z tym jest mnóstwo, na przykład jest specjalny urząd, gdzie są osobne pokoje zajmujące się osobną grupą lokali. Trzeba znaleźć ten pokój, pójść tam, wypełnić papierek, żeby dostać klucz, samemu pojechać do tego lokalu, zobaczyć itd., itd. To jest mnóstwo biurokracji, która się zajmuje rzeczami, którymi miasto nie powinno się zajmować. W momencie, kiedy zredukujemy tą biurokrację, będzie wielu urzędników, którzy nie będą już potrzebni. Ale część z nich będziemy chcieli wykorzystać dla mieszkańców, tak żeby Urząd Miejski w Krakowie stał się wreszcie prawdziwym urzędem dla mieszkańców. Otóż chcemy, żeby urzędy w Krakowie zaczęły pracować na dwie zmiany, tak żeby mieszkańcy również po godzinach pracy mogli załatwić do późnych godzin wieczornych swoje sprawy i chcemy, żeby urząd pracował również w soboty, tak aby w sobotę też można było załatwić swoje sprawy, bo w tym momencie problem polega na tym, że mieszkańcy muszą załatwić wiele spraw i żeby to zrobić, muszą kombinować, zwalniać się z pracy albo robić to w przerwie obiadowej, często bez powodzenia. I to są wszystkie te postulaty, tak? Tak. Okej, to rozumiem, że wszystko jasne. Dziękuję bardzo.